i słyszymy pierwszy gwizdek arbitra w tym meczu. Rozpoczynamy 15 minut pierwszej połowy. No i szansa teraz dla Gdańska. Horbacz wyłuskał piłkę i wyegzekwował tą sytuację. No z takich błędów ten zawodnik potrafi naprawdę wykończyć akcję, no ale jak się dostaje taki prezent, to trzeba go godnie przyjąć i tym samym Gdańsk wychodzi na prowadzenie. Michał Horbacz zdobywa bramkę na otwarcie. Kryzel. Deserling do środka. Ma trochę miejsca. Jeszcze podanie Cyman. 2-0. A więc AZS Uniwersytet Gdański podwyższa prowadzenie w szóstej minucie, a na listę strzelców wpisuje się Grancz z numerem 5. I już wznowili grę z Gdańska. Horbacz do boku. Cyman, Westerling, jeszcze raz do Cymana. Dobrze jednak wyszedł golkiper PWSZ. I teraz Kierzek, już zatrzymany przez Westerlinga. Cyman. Do Westerlinga, Westerling i trzecia bramka dla Gdańska. Staje się faktem, dobra dwójkowa akcja zawodników Uniwersytetu Gdańskiego i mamy trzecią bramkę na ich koncie. Westerling trójką pędzą gdańszczanie, a i tam zbyt późno podawał do Horbacza Mateusz Westerling i od razu otwarta droga do kontry. Uderzenie z dystansu i jest gol honorowy na pewno w tym meczu, a zainkasował go Wiktor Karpczak z numerem 11. I jeszcze jedna kontra PWZ Koninie. Dokładne podanie zatrzymane. I teraz rekontra Cyman. Horbacz, grę, przepraszam, Horbacz, gol! I 4-1. Takim wynikiem kończy się prawdopodobnie ten mecz. Kolejną akcję gracze z Konina już dziękują sobie za wytobu drużyny i tym samym zwycięzcą półfinału, a w Toruniu Akademicy w Miszkow z Polski futsalu została drużyna Uniwersytetu z Gdańska. Będziemy trzymać za Was kciuki.